Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidor.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Jak i Daxter Zaginiona Granica, albo jak brzmi oryginalny tytuł, Jak and Daxter The Lost Frontier. Moi drodzy, będzie to gra ogrywana po raz kolejny z PSP, ponieważ jak pamiętacie, nie licząc Jacka X, to ostatnia gra jeszcze przed Jackiem Trójką to był Daxter, który był ogrywany z PSP. No i dzisiaj również sięgniemy sobie po emulator PPSSPP, dlatego że stwierdziłem, że tak będzie chyba najlepiej, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie najlepiej, aczkolwiek mogę się oczywiście mylić. Dobra, myślę, że nie ma co tutaj oczywiście siedzieć w tym menu całym, więc przejdźmy już po prostu do wyboru gry. Tak więc wciskamy sobie Jak i Daxter The Lost Frontier. I mamy tutaj języki do wyboru, jak widzicie. Mamy tutaj angielski i wiele innych. Aczkolwiek, co warte jest oczywiście uwagi, mamy tutaj język polski. I my sobie go wybierzemy, moi drodzy. Tak więc ja w tym momencie się zamykam i przejdźmy do słuchania cutscenki. Tak więc let's go, jak to się mówi. Blisko. Musimy znaleźć miejsce do lądowania. Eko burza przybiera na sile. Według tego krawędź jest blisko. Kraniec świata znajduje się tuż pod nami. O rany. Co mnie podkusiło, żeby jechać z wami na wyprawę? Znajdź Eko, uratuj świat. Ja chcę już do domu. Słuchaj, jeśli znajdziemy nowe źródło Eko, może coś da się zrobić. Poza tym, jeśli mam zostać wyrocznią, muszę dowiedzieć się więcej o Eko. Wyluzuj, Dax. Mogło być gorzej. Jest gorzej. Eko piraci. Szukają zbłąkanych, bezbronnych podróżników. Nie jesteśmy bezbronni. Dax, bierz się za działko. Tajense! Przepraszam za niedogodności. Uwolnimy was od ciężaru waszego Eko. Nikt już dawno nie widział Eko. No to nic dziwnego, że burze przybierają na sile, a świat rozpada się na kawałki. Znajdziemy nowe źródło Eko i zapobiegniemy niszczeniu świata. A, ostatni dzielni bohaterowie. Cóż, tutaj każdy musi troszczyć się o siebie. Zabieramy wszystko, co się da. My tu nic nie mamy. Wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że właśnie znalazłem najcudniejszy skarb świata. Wylądowałeś na niewłaściwym piekielnym kocie. Słuchajcie, załatwmy to po dobroci. Albo nie. Co się stało? Ci durni piraci chyba nas trafili. Tak, trafili. Nic nie poradzę, spadamy. Skończyło się Eko. Jest jeszcze gorzej. Skończył się świat. Krawędź. Thank you.
No i moi drodzy, jestem z wami po tej jakże pięknej cutscence. Ale mam tutaj malutkie i raz jeszcze raz malutkie ale. Dlaczego oni kuźwa muszą nazwy własne tłumaczyć w polskim dubbingu i w polskim języku? Ja tego kurde nie kumam. Dlaczego Hellcaty, czyli pojazdy, którymi się poruszamy, są nazwane piekielnymi kotami? No okej, niby to jest poprawne tłumaczenie. Ale no dlaczego? Dlaczego nawet Hunter, kurde, w Spyro miał imię łowca? O co tu chodzi, kurde? Dlaczego coś takiego ma miejsce? Dobra, weźmy to, zeskipujmy jakoś. Bo tu widzę, że ja nawet nie mogłem nic zrobić. I tu chyba będzie się powtarzała cutscenka, co nie? No, i o to chodziło. Dobra, mamy już kontrolę, kurde, w menu głównym. Więc teraz tak, i schodzimy sobie w opcje, opcje dźwięku. Muzykę zostawmy sobie w miarę głośno. Efekty ściszymy sobie tak na 91%. No, coś takiego. Żeby muzyka była głośna. Opcje gry, napisy oczywiście zostawiamy. Opcje widoku lotu. Nie no, myślę, że to chyba sobie zostawimy. Myślę, że nie ma co tutaj kurczę pieczone zmieniać. I powiem wam, że kurde, główne menu mi się w miarę podoba w tej gierce. Ten title screen, który widzicie teraz, jest całkiem fajny, nie będę tego ukrywał. I ogólnie tutaj opcje są też bardzo ładnie zrobione. Naprawdę. Uważam, że czuć taką solidność w tej gierce, nie będę tego ukrywał. No i co? Zrobię jeszcze tylko jedną rzecz. A mianowicie troszeczkę się zmniejszyłem na kamerce. I dobra, moi drodzy, zaczynamy nową grę, no nie? Tak, nowe dane, oczywiście, że tak. Zobaczymy, czy jakaś cutscenka będzie. Chyba będzie coś. Jest kilka wgniecień i dziur, ale ta chicia może latać. Jeśli znajdziemy zielone ekopaliwo i jeśli naprawimy ogniwa mocy, które zestrzelili piraci. Co? To ja się tym zajmę, a wy przeszukajcie okolice i sprawdźcie, co tu jest. Co? Przecież tu się roi od szurniętych skorych do awantur piratów w modnych ciuchach. W życiu. Dacie sobie radę. Ale Jack, ty się już nie przekształcaj. No wiem, coś jest nie tak. Wy poszukajcie zielonego eko, a ja się uwinę z tymi ogniwami. Zabierzcie to. To laska bojowa, którą zbudowałam. Można do niej dołączać mody bojowe, o ile jakieś znajdziemy. Okej, okay, zapisywanie postępów w grze, fajnie, fajnie. Fajnie, że mamy tutaj oczywiście autosave'a. Otwory! Grzmotnij je piąchą! Wciśnij przycisk uderzenia! Okej, okay, dobra, no to grzmotniemy potwory piąchą, nie ma problemu. No i co, zaczynamy sobie właśnie taki oto tutorial. Ojejku, nie to chciałem wcisnąć, chciałem kamerę obrócić, właśnie tak. I moi drodzy, tak się właśnie prezentuje teren, na którym obecnie jesteśmy. No kurde... Powiem wam szczerze, naprawdę ładnie to wszystko wygląda. Ten wulkan w ogóle też... Potrzebujemy tej energii. Okej, Kira, spoko, zaraz ten. Wróć, kiedy zdobędziesz paliwo. Okej, czy mogę dojść do słowa, czy będziesz mi dalej tutaj zawracać mandolinę? Dobra, w każdym razie, co ja chciałem powiedzieć? Bardzo ładnie prezentuje się tutaj ten teren. Powiem wam szczerze, że kurde, nie wydaje się ta gra aż taka zła, jak ją malują. Aczkolwiek, no zobaczymy, co będę miał w trakcie przechodzenia tej gry, bo... Prawdę mówiąc, grałem w nią kiedyś, ale to naprawdę paręnaście ładnych lat temu, więc... To, co będzie teraz, to tak naprawdę będę grał na nowo, bez żadnego ćwiczenia, po prostu idziemy przed siebie. I co ważne, nie robimy tej gry na 100%. Od razu mówię, jedziemy po prostu przed siebie, byleby po prostu tę grę przejść. Tak więc, na sam start mogę co jedynie powiedzieć, że teren, który jest tutaj obok nas, jest całkiem naprawdę bardzo ładny, solidnie to właściwie wygląda i ta gra nie odstrasza jakoś super graficznie. Co niektórzy mówili, bo niektórzy mówili, że ta gra graficznie wygląda bardzo, ale to bardzo paskudnie. Z czym się oczywiście nie zgodzę. Uważam, że są gry, które o wiele gorzej wyglądają. A teraz ja zamykam mordę, a wy słuchajcie tego pięknego soundtracku, który nam tutaj przygrywa. Wciśnij przycisk, aby skakać po kamieniach! Ale wysoka krawędź! Wykonaj podwójny skok, wciskając przycisk!
Jak mogliście usłyszeć, również powróciły Precursor Orby i nawet stary dźwięk z Jacka 1 Precursor Orbów. Co osobiście mnie nawet cieszy, jest to takie fajne puszczenie oczka do fanów Jacka 1. I ja za coś takiego bardzo szanuję. Kontynuujemy dalej przygodę. Na pewno będziemy sobie Precursor Orby co jakiś czas zbierać, o ile będziemy natrafiali na nie. I oczywiście fioletowe eko, które sobie tutaj możemy zbierać. Nie wiem, czy czasem nie będziemy mieli możliwości grania Dark Jackiem, ale tutaj akurat... Dalej nadaje się na most! Przewróć go, Jack! Akurat tutaj pewności stuprocentowej nie mam, to od razu chcę powiedzieć, na samym starcie. Ale ta gra, kurde, przypomina, a raczej ten świat bardziej chciałem powiedzieć niż ta gra. Ten świat bardzo przypomina trochę taką zmodyfikowaną Sandover Village. Tylko z takimi właśnie mega przepaściami połączone z Forbidden Jungle. Nie wiem, dlaczego tak mi się to skojarzyło. A, i możemy teraz popychać filar, okej. Aha, trzeba tak spamić, okej, dobra, kumam, o co chodzi. Bo przez chwilę, kurde, nie ogarnąłem, tak patrzę, kurde, wciskam to L i R, ale... No nie chcę, no ni chuja chcę ruszyć, no nie? I tu już widzę, że nam deszczyk teraz towarzyszy, kurcze. Ładnie. Fajnie to nawet jest podkreślone, nie powiem, że nie. Ogólnie ja to nagrywam 20 kwietnia o godzinie prawie 10. Nie wiem, kiedy wy to będziecie szczerze widzieć, ponieważ jeszcze dzisiaj będzie leciał kolejny odcinek z Ratcheta & Clanka Cracking Time. Więc podejrzewam, że jakoś w maju będziecie widzieli ten let's play, możliwe, że nawet i w połowę. Ale nie chcę tutaj oczywiście zgadywać, a wiecie, wolę sobie na zapas to nagrać, w szczególności, że to jest następna gra, która ma grać z maratonem Harry'ego Pottera, a potem maraton Gexa, no nie? Wydawać się karkołomny, ale jeśli wykonasz podwójny skok, a w powietrzu wciśniesz przycisk, zyskasz więcej czasu! No to jest prawda, to jest prawda, w szczególności, że właśnie tutaj mogliśmy sobie kółkiem spamić. I zastanawiam się, co to są za stwory, kurde, one chyba mają jakąś swoją nazwę. Oczywiście, gdybym grał w grę z angielskim dubbingiem, to pewnie by tutaj było już od razu przedstawione. Wygląda jak eko, ale jest twardy i spiczasty. Oczywiście, mówię, gdybym grał z oryginalnym dubbingiem, no to prawdopodobnie, kurcze pieczone, dostałbym nazwę tych potworków. Aczkolwiek tu mogę co jedynie się domyśleć. Aczkolwiek, jeżeli uda mi się znaleźć, to dam wam znać. A teraz zobaczmy te ekokryształy w sumie. Jacki? Chyba załapaliśmy się na niezłą fuchę. Wracajmy do piekielnego kota. Wracajmy do piekielnego kota. Halo, a do Kiry to kto wróci? W ogóle swoją drogą trzeba zobaczyć, co tutaj jest. A tutaj nic nie ma? Lol. Nie, no tu jest Precursor Orb, halo. Halo, moi drodzy. Jak właśnie wejdziemy sobie w... pauzę, jak widzicie, to mamy teraz coś ala taką pauzę z tego, z Jacka trójki. Postęp całość, okej, mamy coś takiego, śmierci 0, zabici wrogowie 19. Ej, fajnie, kurde, nawet to zrobili. Zebrane sfery prekursorów? What? Czemu nie po prostu Precursor Orby? Zebrany złom, zużyte mroczne eko, zebrane. Wydany złom, ukończenie polowania, mroczne eko kryształy. Kurde, ładnie tutaj nawet jest to przetłumaczone, chociaż no mówię, mam do pewnych... jak to się mówi... Kurde, aż słowa zapomniałem, przepraszam najmocniej. Dobra, znajdź zielone eko paliwo. Dobra, no to mamy, kurde, ten kryształ zebrany, więc... Oj, przypadkowo sobie przyspieszyłem. Muszę pamiętać, żeby R2 nie wciskać, bo to przyspiesza gameplay. Więc dobra, no to w tak... Musimy to pokazać Kirze! W takim razie wracamy do Kiry, bo... Brudkowy mi! Kurde, Daxter, zamknij mordę! Daj mi powiedzieć cokolwiek, bo ty za dużo gadasz. Niezłe to było! Teraz spróbuj wcisnąć przycisk i rzucić się na niego z pięściami! Chyba dobrze zrobiłem. Ha,
Co wy myśleliście, że kurde ten? Że to mnie powstrzyma do tego, że nie wrócę do Kiry? No to w błędzie jesteście, patrzcie teraz. Uśtać się na tyczce, aby pokonać przepaść. Skocz w stronę tyczki. I co? Myśleliście, że ja się poddam? He, wolne żarty. Daję sobie radę perfekcyjnie, jak to się mówi. Tu mamy może jakieś precursor orby, które się schowały? Nie, nie mamy. No to wracamy do piekielnego kota w takim razie. Drzewa, świeże powietrze, majestatyczne urwiska. Wiesz, gdyby nie te stada drapieżnych pancerników, to byłoby fajne miejsce. A teraz to spadajmy. Patrzcie, co mam. Ten kryształ jest chyba pełen zielonego eko i jest ciepły. To niesamowite. Co? Jak? Pokaż mi, pokaż mi! Bogactwo? Ten kryształ zachowuje się jak ekopryzmat. Powoli wchłania mroczne eko i zamienia je w zielone. Może to przyspieszę? Coś wymyśliłam. Dobra, podłączyłam kryształ do przewodów paliwowych. Dodałam kondensator mocy, by skupić prąd wyjścia i kilka obwodów zamkniętych, aby ustabilizować eko. Jeśli to się uda, nie będziemy się martwić o paliwo przez długi czas. Kochani, trzymać kciuki. A wiesz, że ja tak nie potrafię. Haha, tak jest, wracamy do gry. Rozumiecie, że wiemy, jak przemieniać mroczne eko w zielone? I wiecie, co to oznacza? Że może uda się stworzyć jeszcze inne kolory eko. Może. Potrzebne są badania i właściwe narzędzia. Chyba ci nasi zadziorni kumple znowu chcą się bić. Musimy pomóc sterowcowi, Jack. Zapiąć paski. No to grubo, moi drodzy. Lecimy na pomoc. Szybko sprawdźmy systemy. Dobra, sterowanie w pionie. Poleć w górę, Jack. Uważaj na skały! Dobra, teraz sterowanie w poziomie. Skręć w kierunku tej bramy, Jack. Ostrożnie, użyj hamulca powietrznego, by zwolnić. Okej, mamy tutaj taki tutorial trochę. Ostry zwrot wokół filara. Wciśnij hamulce i przechyl się. Dobra. Jak sobie chcesz. Dobrze. Czas zająć się dopalaczami. Ale nie w tę stronę, Jack. Kurde, uważaj. Ja pierdziulę. Ej, powiem wam szczerze, że sterowanie tym piekielnym kotem, jakkolwiek to brzmi, jest całkiem ciężkie. Nie będę tego ukrywał. Dobra, widzę, że mamy tego, autosave'a. Okręt europański Behemoth. Zaatakowali nas podniebni piraci. Ktoś nas słyszy? Okej, ci piraci naprawdę zaczynają mnie denerwować. Czas chyba przetestować działka. Jack, nie tylko ciebie oni denerwują, tak jakbyś chciał wiedzieć, nie myśl... Jack, z gościa pozostał tylko złom! Wydaje mi się, że powinniśmy zbierać każdy kawałek złomu. Nigdy nie wiadomo, kiedy coś się przyda. To prawda, powinniśmy. Aczkolwiek proszę mi nie wchodzić w zdanie. Tak bardzo bym prosił. Dziękuję. Jack, nie myśl tylko o sobie, tak zacznijmy od tego, no nie? Jakby nie tylko ciebie oni denerwują, ale też i mnie, kurde. Zamiast, kurde, spokojnie się lanki, to ja, kurde, muszę się naparzać z frajerami. To mi się również nie podoba, nie żeby coś. Nie jesteś tylko jedyny tutaj poszkodowany, mój drogi kolego. No, ale tak jak mogliście zobaczyć, gra została stworzona przez High Impact Games, czyli najlepsze studio z najlepszych. No i co? Po raz kolejny, znaczy po raz kolejny, po raz drugi i ostatni powraca Daxter do tytułu. Zrób beczkę, pętlę, cokolwiek! Namierzyli nas z działek! Poruszaj się trochę, żeby je zgubić! Pętlę, beczkę, to co ja w końcu mam zrobić, bo nie rozumiem. No, ale w każdym razie Daxter wraca do tytułu tej gry. Gdzie, jak pamiętacie, ostatni raz Daxter był w Jacku i Daxterze The Precursor Legacy w tytule, w sensie jego imię było.
Tak więc, no, muszę przyznać, że to jest całkiem fajne nawet. Nie ukrywajmy. I dobra, co ja mam teraz dokładnie robić? Ja mam chyba... ja mam chyba, jak to się mówi, ochraniać ten statek, co nie? I atakować tych przygłupów. Piraciku. Spodobał mi się ten komentarz, nie będę tak ukrywał. I co? Zrobić jeszcze raz tą pętlę? Przycisk kierunkowy w górę, no dobra. O! Ładnie! Pętla została zrobiona. A ja tu kurde przez chwilę kurczę pieczone naparzałem tym. Jak to się mówi? Przez chwilę naparzałem, kurde, gałką analogową, nie wiem czemu. No, ale jak widzicie, musiałem tutaj troszeczkę zmontować i powycinać parę fragmentów, żeby nie było, że za długo będę siedział w jednej sekcji, no nie? A jak wiemy, chcemy trochę bardziej dynamiczny montaż. Przynajmniej ja tak uważam, że dynamiczny chyba jest nawet lepszy niż siedzenie, kurde, 5 godzin w jednym miejscu i zamulanie pały. Ale póki co powiem wam, że początek tej gry mi się nawet podoba. Zobaczymy, co będzie później. Misja ukończona. Elegancko! Świetnie latasz, mała. Jestem książę Skahit, przywódca aeropanów. I strażnik świętego Eko. Jestem Kira, a to jest Jack. Dziękuję za pomoc w walce z tymi przybłędami. Odkąd zaczęliśmy poszukiwania Eko rdzenia, piraci nasilili swoje ataki. Dziwię się, że ktoś odważył się tu przylecieć. Eko rdzenia? Tak, to jedno ze słynnych, legendarnych źródeł, z których wypływa całe Eko. O, Rajuśku, ale... Chętnie pomożemy. Cóż, możecie się tu rozgościć. Wrogowie podniebnych piratów są naszymi sojusznikami. Wasz statek jest uszkodzony. Eskortujemy was do pięknego miasta Aeropy. Tam naprawicie statek przed wyruszeniem w drogę.